zwariowane melodie. Przejechać się na rybach. Występują Włodzimierz Press i Jacek Sołtysiak. Dzisiaj w Malibu, w stanie Kalifornia, została złowiona rekordowej wielkości ryba piła. Dokonał tego pan Trek Brown. Pan Trek Brown powiedział nam: to nic wielkiego. I to jest właśnie prawdziwy rybak, ojcze. Chciałbym wiedzieć, jak mam to rozumieć, mój synu. Ciekawe, dlaczego jak idziesz na ryby, w końcu jemy zawsze fasolkę. Czyżby? Musisz wiedzieć, że pośród kocich rybaków najlepszym z nich jestem ja. Och, tato, naprawdę? Nie wierzysz mi? Chodź ze mną, a udowodnię ci. Pokażę ci, jak należy łowić rybę. Och, tato, tu jest dobre miejsce na połów. Za dużo fatygi, synu. Nasze miejsce jest tam. Akwarium zamknięte. To przecież akwarium, tato. Poza tym jest zamknięte. Dla zwiedzających, juniorze, nie dla nas. Chodź. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz, tato. Ojej, tato, weźmy się za to największe. Poczekaj chwilę, synu. Przed prawdziwym posiłkiem zjemy małą przystawkę. Ale tu napisali, że... Żadnych ale. Obserwuj uważnie. Spójrz, synu, bez użycia rąk. Ało. Chodź, synu, nie chcemy tych. Mają mało mięsa, same zęby. Tu jest zbiornik pełen samych smakołyków. O rany, tato, będziesz nurkował? Jasne, tak najłatwiej je wyłapać. Oto jest mądry kot. Rekin młot, rekin łopata. Na pomoc! Czy inni też mają ciągle kłopoty z ojcami? Wątpię w to. Tu ma kogo uczyć łowienia ryb. Oddaj wędkę. Chyba nigdy nie zrozumiem dorosłych. Ojcze, och ojcze, spójrz, złowiłem rybę. Ty to nazywasz rybą? Za mała nawet jak na przynętę. Może jednak się przyda. Przypomniałem sobie sztuczkę pokazywaną w telewizji. Mam wrażenie, że za chwilę zdarzy się coś strasznego. Miej oczy otwarte, juniorze. Patrz, jak złapać ogromną sztukę. Mój ojciec? Pożarty przez rybę? Co powiem swoim kumplom z klasy? Siedzieć w brzuchu jakiejś przerośniętej sardynki? Wstyd! Mówiłeś, że jesteś akrobatą. Brawo, ojcze! Prosto do kosza! Brawo, brawo! Przestań wreszcie i wydostań mnie stąd! No dobrze, synu, zacznij pompować. Muszę wierzyć, że wie, co robi, bo ja nie wiem. Robaczku, zabłądziłeś? To niebezpieczne, gdy jest tak dużo ryb. O, bardzo niebezpieczne.
Wyjście awaryjne. Och, tato! Na kim chcesz zrobić wrażenie? Mieliśmy przecież łowić ryby! Pies morski. Czego by się mój tata nie tknął, zawsze kończy się ucieczką przed psem.